Według mnie polskie media nie pogłębiają ważnych tematów ekonomicznych i politycznych. To znaczy, kiedy rzeczywiście człowiek chciałby się dowiedzieć, dlaczego zdarzają się jakieś straszne rzeczy, czy to w Azji, w Afryce, czy w Ameryce, albo na czym dokładnie polega jakiś aspekt kryzysu światowego, ekonomicznego, trzeba tego szukać w zasadzie w mediach mniejszościowych, często też zagranicznych, w internecie, w mediach masowych, w telewizji, w takich, oczywiście na pierwszych stronach portali. Trudno się dowiedzieć, znaczy trudno znaleźć informacje odpowiadające intelektualnym poziomem, potrzebom wykształconego człowieka. Tak? Niestety człowiek musi wykonać przy całej dostępności dzisiejszych mediów dużą pracę, żeby zrozumieć, co się na świecie dzieje. Dlaczego upadł Lehman Brothers, dlaczego zabito ambasadora Stanów Zjednoczonych w Libii. Z wiadomości się nie dowiemy. Dowiemy się dopiero, kiedy przeczytamy naprawdę wiele stron w internecie, naprawdę wiele artykułów w kilku językach.